Kosmonaut wody Sowowo, Bosmonaut wody Sowowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. Gratuluję, sąsiad. Mówiłem tak, nie? Tak, nie, że do kamery, no. Nie słyszałem. No widzą, że jakiś drobiazg pływa, to się rzuca, nie? Czemu Filip wołasz, a nie mnie, Jarku? Bo ty byłeś niegrzeczny. Aha, tak. Nie, tutaj to... zawsze mam pewność, ale... że jest okej, okay, a u ciebie nigdy nie będę. To racja. Karoliberowany. Wybierasz sobie przynęty jeden zestaw tutaj z Saltbait Fishing. To jest Rafał Janusz. Jeden zestaw od Marka Gąsiorka, czyli Fishbuy. Okej, okay, czyli kiełżyki, taki ciekawy zielony kolor i jakieś wormy takie brązowe. Dobra. I teraz w tym roku wprowadziłem leszcza, tak? Tylko ważne jest to, że na wodach morskich leszcz ma 40 cm. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o ryby punktowane. Ty, to mam od razu pytanie. Ty, a balona? Nie. Nie ma balony. Nie, nie ma balony. Aczkolwiek się może zdarzyć. Może się zdarzyć, bo była, żerowała. Bardziej na śledziówkę się Mirek odpalił kamerę, to teraz powie kilka miłych słów dla widzów. O, może tak, spytamy Mirka, bo on tu jest miejscowy. Mirek, zakaz spinningu portowego wejdzie? Czy mnie tak tematy nie ja ci mogę powiedzieć, kiedy tubis jest, ale nie, ale nie na temat spinningu, przecież ja... Mirek! No dzień dobry, cześć Michał. Proszę, żeby tradycji stało się zadość. Weź tu nie pij. Alkoholizm jeden. Proszę bardzo. Co powiedzą Mirek? Dzieci w szkole, Rafał? Nie narzekajmy, my sobie damy radę. Na Morskiej TV. Zobaczcie, rewelacja dla was. Dobra, słuchajcie, oficjalnie zaczynamy. Reset klikerów. Ty masz? Masz resetowane, zobaczymy, żeby nie oszukał. Nie, no ja mam resetowane, dobra. To jedna wędka moja. I zobaczcie, tak to wygląda. Już miejscówki. Pozajmowali miejscówki. No ja. Ponoć tu jest dobrze, ale tam też jest dobrze. No idziemy do pana Rafała Wawrzyniaka i przepięknej małżonki, która, tak jak już mówiłem, wygląda z roku na rok coraz młodziej. Mówiłem tak, nie? Tak, nie, tak, że do kamery. No. Nie słyszałem. Rafał, sam się spytałem, czy Jarka, mamy to na filmie, czy balona można łowić, i mówił, że nie. Nie mówił, że nie? Mówił, że nie wolno. Aha, nie wolno. Nie premowana. A wiesz, że jest? Jest, bo jest. Ja widziałem, nawet już były jakieś rzucane zdjęcia były. No, także no. Ktoś tam złowił. No, ale... A ja myślałem, że... Balona będzie baloną i niestety. Ewa, ja na specjalnie... Na balonie się zazna maj. Tak. A ja specjalnie drugą wędkę na balonę wziąłem. Powaga, nie? Ja myślę, kurwa, wszyscy będą słowić na drobca. Ale sobie możesz na coś inne. Tak się wykańcza konkurencja. Będzie okonek jak nic, mały, bo mały. Ale dobrze, że Jarek jest wśród nas. Czyżby to obecność organizatora to sprawiło? Nie, ale to nie ma co mierzyć, nie? No nie będzie miał 20, ale coś tutaj jest. 18,5. No, nawet tam pod 19, no tak mówiłem. Prawie, już blisko. Pierwszy konek złowiony, to zobaczcie, oficjalnie naciskamy. Jest jedna rybka. No i z racji na to, że faktycznie pojawiliśmy się tutaj w porcie, naciskamy inforybkę i ustawimy na inforybce, że biorą nam okonie. Naciskamy biorą i co nam wziął? Okoń. Naciskamy okonia, pyk i brawo. Proszę bardzo, dziękuję. Złowiliśmy okonia i zaraz zobaczymy, jak tutaj jesteśmy. Jak tam z tymi okoniami dzisiaj? Okoń, zobaczcie, na 60%, czyli tak sobie. Leszcz zdecydowanie lepiej od okonia sobie radzi. No i potem te rybki tutaj widać, że mega nie współpracują, także chyba dzień jakiś taki sobie, ale spróbujemy, zobaczcie, zawęzić to do 50 km. I teraz zobaczymy, co się nam zmieniło. Leszcz 83%, krąb 50%, okoń 60%. No dobra, słuchajcie, trochę żeśmy obłowili z Filipem i Filip co? Nic. Raz okonia tylko widziałem w wodzie. No dobra, Filip raz okonia widział w wodzie, ja jednego wyciągnąłem, to pewnie tego, którego on widział. No on był dosyć fajny nawet, taki już podwymiar, ale tylko jeden, nie? Pierwsza godzina minęła i z tego co wiem, to nic nie złowił.
Jarek mówił, że dzisiaj jest fajne okienko pogodowe, faktycznie słoneczko świeci. Filip wolał deszcz, nie? Deszcz jest lepszy. Deszcz jest lepszy? Najlepiej też jak kropi lekko, to zimno jest fajne. A tak to jest patelnia. Łowi statan. Mentorem? Mentorem? Co? Mentor dla Szymona jesteś, czy nie? Nie, to on mnie uczy. To tak samo jak u nas. Szymon, i opowiadaj, jaka dzisiaj strategia? Strategia? Można mewy złowić, która ma rybę też. A, w gębie? Tylko, że wtedy byś musiał się zgąbić, żeby wyciągnąć, wiesz. No niestety, trzeba będzie ją potem odplątać. Tak. Widzę coś tam też, dropshotik. Bardzo dużo ludzi dzisiaj na dropshota łowi. To taka metoda na ten port, myślisz? No coś tam bierze, skubie, ale takie jest malutkie chyba. No ja już okonia jednego miałem 19 cm. Więc już adrenalina była. Nie mogłeś go naciągnąć? Nie, bo Jarek stał nade mną. A myśmy dyszkę wyciągnęli. 10 cm. Nie, 10 zł. 10 zł? Tak. Jest sąd do przodu lepiej niż ja. Kurde, idę. Nie. Się wracają, no. 10 zł zrobili, kurde, no. To wam też mówiłem 6 lat temu, 7, jak zaczynałem ten kanał prowadzić, że bardzo dużo śmieci jest w porcie. Wtedy łowiłem tutaj na grunt i faktycznie było bardzo dużo lin. Mam wrażenie, że teraz jest tego zdecydowanie mniej, może nas wędkarzy jest więcej, to po prostu kto inny to wyciąga, wtedy ja wyciągałem tego na potęgę i było tego po prostu dużo. Filip, jak? Tu ostatnio glebę walnęłem, nie? Słuchajcie, tutaj mega uważajcie, teraz to wygląda inaczej, ale glebę walnęłem, myślałem, że to takie ala suche, że to nie jest aż takie śliskie, a się okazało, że jednak było śliskie i prawie, że wpadłem do wody, natomiast tutaj jest taka deska, no i dzięki tej desce po prostu zaparłem się na tej desce i nie poleciałem dalej. Kurna, nie wiem, czemu ja się posiedziałem, chyba tak, tutaj widzicie, wystarczy, że to delikatnie będzie tylko wilgotne i lecicie. Człowiek, który wpędza mnie w alkoholizm, no i was też, bo co chwilę na suficie jakieś browary wiszą, to właśnie dzięki niemu. I co? Jak to się zapowiada dziś? Na razie bez efektów, na razie bez efektów. Masz dosyć dużą przynętę, muszę powiedzieć. Tak, myślisz, że ona się sprawdzi, taka większa? Liczę na większą rybę. Aha, taka strategia, no. Tak. No ma to sens. Co myślisz, sandacz? Nie, raczej okoń. Okoń, liczę, ale taki okoń. Większy. No większy, zdecydowanie większy. I główka taka co, 10 gramów? No raczej chyba 7,5 ma. 7,5, no na grubo. Większość jednak mimo wszystko delikatnie dzisiaj. Zauważyłem. Ty jesteś chyba jedyny, który tak grubo łowi. No nie wiem, myślę, że dalej też się znajdą jeszcze, którzy bardziej ciężko próbują łowić. Mhm. Zobaczymy. Dobra, musiałem uciec od Rafała, bo on znowu zaczął częstować piwem. Co za człowiek, normalnie idziemy do Heleny. Helena chociaż gardzi alkoholem, no mną kiedyś też pogardzi. Helena, i oczywiście na krótkim rękawku, nie? No dzisiaj trochę lepiej, bo nie siedzisz w wodzie. Ostatnio siedziałaś w wodzie na balonadzie. Helena Depczyk, opowiadaj, co tu dzisiaj się spodziewać? No nie wiem, chyba nie za wiele. Myślisz, że będzie tak źle? Jakoś nie mam szczęścia ostatnio. Ale słuchaj, dobra, planujesz złowić, nie wiem, bardziej okonia, czy bardziej na przykład flundrę? Znaczy bardziej to myślałam, że leszcza, ale... Leszcza jeszcze. I tu widzę, że obrotóweczkę masz, na obrotóweczkę chciałeś? No tak, wszystko, inaczej mam... Aha, takie coś. Co mam to? Co masz? Rzucam. To wrzucasz. Ale to wtedy rzucaj bez tego, bez zaczepiania o wędkę. Wiesz, po prostu wrzuć i z bani, idziemy na piwo. No, do Rafała. Wracam do Filipa, bo on coś ma. Uwaga, Filip, pokaż. Co to jest? Ja widzę na razie twoją dłoń tylko. To jest okoń. Okoń to jest. Wrzuć go do wody i oficjalnie naciśnij kliker. Ja zrobię zdjęcie, muszę, bo to jest... Piękna ryba. Myślisz, że drugiego już nie będzie dzisiaj? To jest ostatnia ryba. No dobra, to chociaż kliki na tym klikerze, żebym ja to miał. Proszę bardzo, jest 1-1. Powiedz, przesiadłeś na większy kaliber. Dlaczego? Nie, no ja nie jestem spinningistą. Bawię się po prostu. Teraz założyłem główkę jigową, tak jak na sandacza, ale to... Ale myślisz, że to jest, to coś da? Nie wiem, jak trafi, to większa. Aha, no, to tak jak Rafał, nie? To... A Filipek przed chwilą małego konia złowił, ja glizdę założyłem taką sztuczną i jedziemy w flądrę, wiesz? Chcę złowić jedną flądrę, 25 i koniec. Tak się zastanawiam nad flądrką, tylko musiałbym troszkę chyba
albo czeburaszkę założyć i wtedy, nie? Tak. Bo na dziga to raczej będzie ciężko. Może być, no. Rysiek złowił na zestaw śledziowo konia, a na i poszedł. Ale widzieliście, taki nie za wielki, na zestaw śledziowy. I one tak biorą to taki kontrolowany przyłów, bo mówisz, że tego jest sporo. Tak jest, proszę pana. Takie małe. To my się tutaj musimy z Filipą zawinąć, tutaj nie ma co łowić. I Atena, zobaczcie, wychodzi. My się chyba stąd zwijamy, bo tutaj jest bardzo źle, jest bardzo dużo małych okoni. Żarłocznych jak cholera, biorą na wszystko, co wpadnie im do wody, nawet zestaw śledziowy. No i fajna jedna rzecz, bo mamy radyjko i dzięki temu wiem, że statki wpływają, więc jak zobaczcie, robią nam tą latarnię i w sumie nie widać, że coś za chwilę będzie wpływać. Taki dodatkowy lifehack. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, normalnie na zestaw śledziowy walą. Czemu tak? One są głodne czy co? Są w sumie małe takie, co pypcie, niedoświadczone. Nie, no widzą, że jakiś drobiazg pływa, to się rzuca, nie? Nie, nie. Filip złowił kolejnego pypcia, pokaż. Joś, on jeszcze mówić nie umie. Weź go wyrzuć. I kliknij na klikerze, zobaczymy, ile ty masz już tego naklikane. Tym razem chyba, Filip, zmieniamy strategię i będziemy robić tak, żeby raczej te wymiarowe łapać, nie? Ja cały czas mam nadzieję, że za jakiś pośród tych małych będzie jakiś wymiarowy. No dobra, ale to tak, na główce to się nie sprawdziło, jest pełno małych pypci. Do jachtów teraz. Co? Do jachtów teraz. Do jachtów, zgadza się. Jest okonek, kolejny okonek, który? Drugi. Dzisiaj drugi. To są nie takie same. Taki sam, no bo to jest ten sam, bo to są bracia. Dorota, opowiadaj, kurczę, też tak jeździcie tutaj na te nasze zawody. Ty naprawdę chcesz coś złowić? No pewnie. Tak zero browarów widzę, bo tu zobaczcie, zobaczcie co ona ma tutaj. Sobie specjalnie takie coś wsadziła, żeby ją nie kusiło. Nie, myliście. Jeszcze nie zaczęłam. Dobra, słuchajcie, tak łaziłem po tym porcie, byliśmy tam na samym końcu, bardzo dużo małych okoni, biorą na przewieszki śledziowe, żeście to widzieli. Tutaj coś było? Coś? Nie, ja niedawno przyszłam, z 5 minut temu usiadłam. Mówię, zobaczymy. Ponoć tam mają 3 okonie, na trzecim pirsie. A tam podobno też małe okonie biorą. Ale nie, duże, wymiarowe 3 okonie tak? Ponoć padły już, no. Jacek mówił właśnie, że tego, że biorą, tylko że miał za miękką wędkę, i nie czuł, nie mógł wyjąć. No widzicie. Z początku miałam przy twórni branie, a mój partner zestaw urwał. To! Szybki i wściekły normalnie, nie? No niestety. Dobra, słuchajcie, to teraz nielegalne zgromadzenie. Nagramy, tak. Proszę bardzo. Dzień dobry. No. Żadnego alkoholu ja nie widzę, także... W życiu. Heranoki pijemy. Muzyczka jest, widzicie, jest okej. Okay. Dopały jakieś, ja nie wiem. Wszystko, na 3 haki łowimy. Dobra, słuchaj. Michał Jaskulski, to ma być spinnik, a nie pociąganie ten. O właśnie. To... Co to jest za spinnik? Przepraszam. No. Nie tam. Który się nazywa spinnik. Dobra, no. patrz. O, widzisz? O, no, widzisz. I teraz wiadomo, że on łowi na żywca, nie? Martwego. Martwego w żywca. Cały port przelazłem, żeby zobaczyć te 3 okonie, znaczy się chociaż tą kartę z tymi 3 okoniami. Bo ja słuchajcie, dziewczyny i chłopaki, cześć. Ja oszczędzam długopis ogólnie, dlatego nie mam. 4 okoń. Mhm. Aj tam. To jest normalnie masakracja. Ile centów? Szok, normalnie szok. Mają tam w miarę więcej. Bierzemy tą miejscówkę w imieniu prawa, nie? Normalnie, zawieramy. Kolejny pypeć. Yeah. Cały czas bierze. O, patrzcie! Filip! To by mogło być coś dobrego. Ty, jest wymiar, Filip. W końcu jest jakaś ryba. Jedna ryba, kona, jest ryba. 20. Świetny okoń. Taki okoń to się zdarza rzadko. No, łowimy. Machaj, będą, ryby będą. Przepiot. Okej. Dziabaj go do wody.
Dziobaj. Jest! 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 Uderzę tym zubem! Pana? Piotr! Dziękuję ci, kurde! Mówiłem, że złowię, stary! Jest! Udam, że tego nie słyszałem. No dobra, dobra, daję ziemniarka jakaś, ja zostawiłem tam u siebie. Piękny las. Piękny! To jest cudo takiego złowić. Pokaż przynętę, na co wziąłaś. Na papiego. No. Piękny leszczyk. Będzie pierwsze miejsce. O Jezu. On mi się łapie czas. Dobra, jak Adam prowadziłeś przynętę? Z dna. 48, ale musimy dobrze zważyć. O, więcej będzie miał. Bo to będą punkty. Ładnie, ładnie, pięknie. No największa ryba zawodów, co? Co? No, na pewno. Jest dobrze. Ładny, ładny. 40. Weź Piotr. 8. Zobacz. Ładnie. Dobra, ja trzymam tak i weź tam kamerę. 49. Gratuluję, sąsiad. Tak, to zobaczcie, wygląda przepięknie. Się zleciało sporo ludzi tutaj. Właśnie poszedł live'ik z Adamem Garlickim i tym leszczem 49 cm. Ładny leszcz, ładny. Jak chcecie, to sobie tam u góry zobaczcie. Jak ktoś nie widział tego live'a w dniu zawodów, a ja łowię dalej. Co ty gadasz? Pieruna! Wymiarowy okoń? Wygląda, patrz. No, wygląda jak wymiarowy, chodźmy wygląda tu. Wygląda jak wymiarowy. No dobra, słuchajcie, ja mam 20, chodź zobaczyć. 20.02. Zawody są przedłużone nieco. Znaczy się nie przedłużone, później się zaczęło 15 minut, więc do 20.15 trwają. Tam wpływa Arkun. Wraca właśnie z rejsu z zachodem słońca w tle. Nie dam rady tak wysoko ręki podnieść, ale już po zachodzie. Natomiast Filip jak przed chwilą złowił fajnego konia, znaczy się wymiarowego, może nie był gruby, ale miał 20. Zostało 5 minut do końca. Walczymy do ostatniej chwili, nigdy nie wiadomo, kiedy ten okoń jeszcze wymiarowy wejdzie. O jest i Filip też daj. Będziemy tu układać. O jest, 0-0, tak? Tutaj zapis. Tak. Dobra, pokładamy no tutaj. Jest dobrze, jest dobrze. Czekaj, to będzie moja, nieszczęsny jeden. Tak, no Krzysztof jak zwykle nie popisał się. Tutaj syn się popisał. Patrz. I drugi. 38 zawodników było zgłoszonych, wystartowało 37. W tym wystartowało 8 juniorów. Na miejscu 13 junior Filip Ceszkę z wynikiem 40 punktów. Na miejscu 12 jest pan Ireneusz Pilecki, 40,5 punkta. To jest taka informacja. Prawdopodobnie jak się pojawią jutro wyniki, bo też było to wszystko przepuszczone te dane przez program, ten program tam zaokrągla. Ja to podaję dokładniejsze, jakby z milimetrami, które dzisiaj wpisywaliście. Nie? Tam będzie zaokrąglenie. W tej tabeli właśnie wydrukowanej z programu. Na miejscu 11 kolejny drugi junior Szymon Katana. 40 punktów. Miejsce 9 ex aequo. Skarżyński Krzysztof i Brzeziński Tadeusz. Tutaj mamy sumę punktów 42,2. Miejsce 8 Michał Ceszkę. 81. Minimalnie wyżej 80,2. Miejsce 7 Piotr Kęciek. I teraz najważniejsze miejsca. Tą stawkę miejsc od 1 do 6 otwierają juniorzy. To bardzo dobrze. Wróży na przyszłość. Mamy panów Szymona i Damiana Skarżyńskich. Zapraszam do siebie. Nie mamy dyplomu tym razem dla miejsc 5 i 6, ale żebyście do nas wrócili, dobrze nam zapamiętali. Dwie plecioneczki. Tutaj mamy plecionkę, taką bardziej pod sandacza, szczupaka ewentualnie. Tutaj po oto konia. Gratulujemy. Gratuluję. Okej. Okay. Było miejsce 6 i 5.
Szymon miał punktów 80,3, Damian miał punktów 82,3. Miejsce czwarte, człowiek, który złowił największą dzisiaj rybę, to jest Adam Garlicki. To jest za czwarte miejsce. Gratuluję. Za czwarte miejsce. Zanim teraz Jarek odczyta miejsca od trzeciego do pierwszego, to chcieliśmy jeszcze wręczyć puchar za najdłuższą rybę zawodów. Czyli Adam znowu się musi tam przejść. Proszę bardzo, gratulacje. Miał być też wakacje, ale jest już po wakacjach, ale robię dobrze. Dziękuję. Gratuluję jeszcze raz. I to była... To było czwarte miejsce, 89 punktów i Leszcz 49, najdłuższa. Chyba bardzo się cieszę. Wpisanie Leszcza na listę ryb klasyfikowanych dzisiaj było dobrym wyborem. Wiem, że te Leszcze są, jeszcze chwilę będą. Dobra, dwa pierwsze miejsca. Trzy pierwsze miejsca, przepraszam. Mateusz Redlin, 123,5 punkta. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Proszę bardzo. Mateusz, dostań. Miejsce drugie, Michał Popiołek, 163,5 punkta. Gratulacje. Zapraszamy za rok. Na pewno będzie. Gratuluję. Dzięki. I zwycięzca z dosyć dużą ilością punktów. Tutaj nie było wątpliwości, kto jest na pierwszym miejscu. Jakub Kwasek, 281 punktów, 7 ryb wymiarowych, 7 okoni. Gratuluję. Mam nadzieję, że w przyszłym roku... Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. W przyszłym roku też możemy na Ciebie liczyć. Trochę więcej forów daj innym zawodnikom. Teraz paparazzi, czerwone dywany. Tak jest. Kochani, jesteśmy dzisiaj w Pomorzance i Grzegorz Turski, właściciel Pomorzanki, pierwszy krok taki mały wykonał do tego, żeby włożyć na juniorów z Władek Team. Także jestem po rozmowie z nim i dzisiaj junior, który zdobył najwięcej punktów, zostanie uhonorowany takim giftem, że zostanie po prostu za niego Grzegorz opłaci członkostwo Władek Team na przyszły rok. A spośród tych juniorów, którzy złowili chociaż tam jakąś rybę wymiarową, jest losowanie drugiego juniora. Tak? Czyli Grzegorz dwóch juniorów zaczyna sponsorować. Pierwszy krok jest wykonany. Wyłączyło się chyba? Pewnie będzie więcej tych kroków. Także na razie jest jeden. Dobrze, czyli z automatu członkostwo będzie opłacone w klubie dla Damiana Skarżyńskiego, który miał piąte miejsce dzisiaj. Brawo, Damian! Brawo. Tak, stań sobie tutaj. Stań sobie. Zostaje nam dwóch juniorów, którzy dzisiaj zapunktowali. To może Damian wylosuje drugiego. Zmieszam tam z tyłu, zamieszam. O, właśnie. Dobra, proszę bardzo. Moja prawa ręka, czy lewa? Tak. Okej. Okay. I tutaj mamy drugiego pana Skarżyńskiego juniora. Brawo! Was sponsoringiem objął pan Grzegorz Turski. Na przyszły rok 2024. Tak jest, czyli no zostajecie, mam nadzieję, na klubie Władek Team. Trypty, kto wygra? Ja już wiem, kto wygra oczywiście, ale muszę to sobie otworzyć. Dobrze, miejsce szóste. Dzisiaj też wysoko w klasyfikacji. Kęciek Piotr. Miejsce piąte i to jest wielka niespodzianka i na pewno się ten człowiek ucieszy. Michał Ceszkę. Pan, który dzisiaj przywiózł dwóch juniorów, którzy zapunktowali, którzy będą mieli członkostwo w przyszłym roku we Władek Team zasponsorowane przez Pomorzankę, która jest naszym też sponsorem dzisiejszym. Tak nawiasem mówiąc, sponsorem jest jeszcze gmina Władysławowo, o tym nie mówiłem, eventkarski.com, co macie na dyplomach.
Skarżyński Krzysztof. Okej, okay, teraz ta złota, znaczy ta trójka najważniejsza, tak? Na miejscu trzecim i puchar brązowy wędruje do Pileckiego Ireneusza. Brawo! Okej, okay. Gratulacje wielkie. Brązik, proszę bardzo. Gratuluję. To zaraz będzie jeszcze niespodzianka, teraz zdjęcie w aparacji i tak dalej, a za chwilę jeszcze niespodzianka, po której mówiłem, dla was będzie, dla zwycięzców tutaj. Miejsce drugie. Nie jest to zawodnik z Ładek Team, mam nadzieję, że przemyśli sprawy i w przyszłym roku się poprawi i się do nas zapisze. Kwasek Jakub. Dziękuję. Dzisiaj dwa puchary, zaraz coś do pucharu jeszcze będzie. No okej. Okay. I teraz. Człowiek, który dzisiaj mówił, że nie jest spinningistą i że w ogóle się nie zna na tym spinningu, ale ma pierwsze miejsce. Mirosław Gola! Nie! Konkretny pucharek. Proszę bardzo. Zlewnie jest taki spinningista jak z koziej dupy trąba, nie? Zapraszamy tam. Do zdjęcia. Dobra, nie będzie wszystko. Nie, to nie. Chodź, to tam zupiera. Ratuj się, kto może. To co? Lecimy z tryptykiem? Tylko do góry lepiej. Tylko do góry lepiej. Raz. Mirek. Dobra, okay. To jest słodki, tak to będzie. Pszczoły później nas kochają. Może na dyplom. Jest!